Czy ceny wywozu nieczystości pójdą w górę? O tym przekonamy się na ostatniej sesji Rady Miejskiej w tej kadencji. Miłośnicy sztuki od wczoraj odwiedzać mogą wystawę Pasje w drewnie ukryte. Aleksander Jacek przedstawił swój program i kandydatów na radnych. Na koniec druga odsłona relacji z pierwszych akademickich targów zdrowia. Projekt uchwały dotyczący podwyżki za odbieranie śmieci przygotowali urzędnicy miejscy. Jeśli Rada zaakceptuje go, mieszkańcy zapłacą o 4 zł i 50 groszy więcej. Ratusz twierdzi, że to konieczność, bo podrożał wywóz odpadów i dotychczasowe stawki nie wystarczają na pokrycie kosztów ich usuwania. To jest konieczność, to nie jest niczyja fanaberia, to nie jest niczyj pomysł, to jest konieczność. Już tłumaczę dlaczego. Rozstrzygnęliśmy niedawno, 13 października, przetarg na świadczenie w roku 2015 usług odbioru śmieci z terenu miasta Słupska i transportu na składowisko, bądź w odpowiedni sposób utylizacji tych odpadów, czyli segregacja i utylizacja. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm PGK i Remondis. Niestety ta oferta o około 1 500 000 zł przewyższa kwotę przetargu, którą wcześniej zaplanowało miasto. Ta kwota przetargu wynika bezpośrednio ze stawek, które obowiązują dzisiaj, czyli 9 zł za odpady segregowane i 12 za niesegregowane. Jednak musimy mieć w pamięci to, że te stawki już przy ich uchwalaniu przez Radę Miejską było wskazywane radnym, to, że te stawki nie mają pokrycia w rzeczywistości ekonomicznej i że najlepiej by było, gdyby radni przyjęli stawki na poziomie 10 zł 20 groszy za segregowane i 13,70 za niesegregowane. Czyli w zasadzie jesteśmy w tej samej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, o której mówiliśmy półtorej roku temu, kiedy te stawki wchodziły w życie i wtedy też to już zaznaczaliśmy. Dzisiaj różnica polega na tym, że system, tak jak podkreślaliśmy to wcześniej, system musi być samobilansujący się. W związku z czym projekt budżetu na rok 2015 zakłada stawki 9 i 12 zł, ale wiemy, że z takimi stawkami ten system nie będzie samofinansujący się, a prawo zabrania dokładanie do tego systemu, nazwijmy to z innej szuflady budżetowej. W związku z czym jest to konieczność, to jest jedna sprawa, a druga rzecz, że jest to kwestia odpowiedzialności w stosunku do mieszkańców miasta, aby oni też mieli świadomość tego, że ten system, który działał przez ostatni rok, z ekonomicznego punktu widzenia, z tego gospodarczego punktu widzenia, niestety nie dopinał się ostatecznie w całość. Jednak część radnych na pewno nie poprze przygotowanej przez urzędników uchwały. Jak nam powiedział wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Robert Kujawski, oficjalne stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości poznamy wkrótce, jednak on sam zagłosuje przeciw tej uchwale. Jeżeli chodzi o stanowisko klubu radnych PiS, to jeszcze nie mogę o nim mówić, ponieważ takiego stanowiska nie wypracowaliśmy, jesteśmy przed posiedzeniem klubu. Natomiast jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie, to dla mnie jest szokująco wysoka propozycja dotycząca śmieci niesegregowanych. Pan prezydent proponuje, żeby śmieci z 12 zł od osoby wzrosły do ponad 16. Wzrosnąć ma też cena śmieci segregowanych z 9 zł do 10. W mojej ocenie jest to zdecydowanie zbyt drastyczna podwyżka opłaty śmieciowej, której jestem przeciwny. Obecnie każdy mieszkaniec Słupska płaci za odbiór śmieci miesięcznie 9 zł, jeśli je segreguje, i 12 zł, jeśli odprowadza odpady mieszane. Urzędnicy chcą podwyższyć stawki odpowiednio do 10 oraz 16,5 zł. Proponowane przez ratusz nowe stawki za usuwanie śmieci miałyby wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Na ostatnim posiedzeniu radnych tej kadencji zapadnie decyzja, czy podwyżki zostaną wprowadzone. Pasje w drewnie ukryte. Czasową wystawę pod takim właśnie tytułem można od wczoraj oglądać w Młynie Zamkowym. Tematem przewodnim są drewniane rzeźby przedstawiające mieszkańców dawnych wsi słowińskich. Od 22 października w Młynie Zamkowym w Słupsku można oglądać wystawę czasową zatytułowaną Pasje w drewnie ukryte. Wystawa jest pokłosiem 3. Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego. Eksponaty powstały w trakcie 3. Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Artystów Nieprofesjonalnych, który odbywał się w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach od 31 sierpnia do 9 września tego roku. Zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Kluka i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, plener przyciągnął 10 artystów. Większość z nich związana jest z Pomorzem. Nie zabrakło jednak gości z dalszych zakątków kraju i zagranicy. Redukcja kosztów funkcjonowania urzędu, wsparcie dla inwestorów, zwiększenie dotacji na szkoły i ośrodki kulturalne, likwidacja Straży Miejskiej. To główne punkty programu Komitetu Wyborczego Aleksandra Jacka.
W trakcie wczorajszej konferencji lider Stowarzyszenia Nasz Słupsk zaprezentował swoich kandydatów do Rady Miasta, wśród których znaleźli się m.in. Katarzyna Ostrowska, Marek Ławniczak, Krystyna Augusewicz, Jarosław Madej i Tomasz Ziomek. Aleksander Jacek liczy, że do Rady wprowadzi co najmniej 8 radnych. Z ich pomocą zamierza doprowadzić do połączenia miasta z gminą Słupsk, zapewniając tym zmniejszenie zagęszczenia ludności i zwiększenie terenów pod nowe inwestycje. To nasze szaleństwo nie kończy się tylko na krytyce i na tym ujawnianiu nieprawidłowości. Ten okres mamy już za sobą. Odkreślamy go grubą kreską właśnie dzisiaj, bo dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować sposób na naprawę naszego miasta, sposób na przywrócenie mu należytej wielkości i znaczenia. Chciałbym mieszkańcom Słupska zaprezentować program, realizacja którego nie tylko zapewni rozwój miasta, ale sprawi, że Słupsk stanie się na powrót silną aglomeracją konkurującą z Koszalinem i Gdynią, a nie jak dzisiaj staje się coraz bardziej zbliżony do powiatowych miasteczek, takich jak chociażby Bytów, czy Sławno, czy Lęborg, coraz bardziej, tak? I w tym kierunku niestety z roku na rok podążamy. Sporo słów poświęcono tematowi odpartyjnienia samorządów, które według Aleksandra Jacka działają w interesie partii politycznych zamiast społeczności lokalnej. Oberwało się również władzą miasta. W jednym z punktów programu wyborczego komitet zobowiązuje się do rozliczenia budzących wątpliwości Stowarzyszenia Nasz Słupsk Inwestycji. Do wyborów samorządowych pozostał niespełna miesiąc, więc poszczególne komitety wyborcze przystępują do zmasowanej ofensywy. Ich zapędy zostaną zweryfikowane przez słupszczan, którzy 16 listopada zameldują się przy wyborczych urnach. Pierwsze akademickie targi zdrowia zorganizowała Akademia Pomorska w Słupsku. Impreza odbyła się pod hasłem Dbaj o zdrowie, zmień nawyki, bądź fit. Celem imprezy jest propagowanie wiedzy o zdrowiu, profilaktyka zdrowotna służąca zapobieganiu chorobom, ale także utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania oraz szeroko pojętego dbania o jakość życia wśród mieszkańców Słupska i regionu. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Słupska. Korzystali z bogatego programu przygotowanego przez Akademię Pomorską oraz współorganizatorów, a więc z cyklu wykładów, które wygłoszone zostały przez lekarzy, z badań profilaktycznych, które w tym dniu wykonywaliśmy bezpłatnie, w tym na przykład badania EKG, badania poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Mieszkańcy Słupska mogli również nauczyć się na profesjonalnym sprzęcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla najmłodszych również przygotowaliśmy moc atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z różnego rodzaju animacji prozdrowotnych, brały udział w konkurencjach sportowych, w konkursach plastycznych, też związanych z tematycznie z tematem takim prozdrowotnym. Bogaty program targów obejmował część wystawienniczą, w ramach której odbyła się promocja i sprzedaż żywności ekologicznej i leczniczej, jak również część edukacyjną, w ramach której odbył się cykl wykładów na temat promocji zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Targi obejmowały część wystawienniczą, gdzie odwiedzający targi mogli zdegustować, popróbować różnego rodzaju produktów ekologicznych. Wystawcy prezentowali i proponowali tutaj do spożycia różnego rodzaju sery ekologiczne, ryby, nalewki, miody pitne, ciasta również. O tematyce zdrowotnej nie możemy mówić bez aktywności fizycznej, więc przygotowaliśmy również ofertę typowo sportową. Odbyły się zajęcia z zakresu fitness, można było nauczyć się gry w bóle oraz spróbować swoich sił w ergometrze wioślarskim. Obok wykładów były też warsztaty i szkolenia, m.in. z udzielania pierwszej pomocy i sposobu badania piersi. Za darmo, dzięki studentom Instytutu Ochrony Zdrowia, badano ciśnienie, jak i poziom cholesterolu i glukozy we krwi. Przez 5 godzin prozdrowotnej imprezy przez słupską uczelnię przewinęło się kilkuset mieszkańców Słupska i regionu.